Witajcie! Dziś chciałabym Wam zaproponować zestaw ćwiczeń wzmacniających plecy, pośladki oraz mięśnie dwugłowołt. Zanim przejdziemy do rozgrzewki, którą z całego serca polecam wykonać, kilka słów o tym, komu dedykuję dzisiejszy trening oraz jakie korzyści płyną z jego regularnego stosowania. Mocne mięśnie pleców, pośladków oraz tylnej taśmy nóg są niezwykle ważne w podejmowaniu codziennej aktywności. Przede wszystkim odpowiadają one za stabilizację kręgosłupa oraz całego naszego ciała, dzięki czemu mamy szansę uniknąć zbędnych przeciążeń. Dla tancerzy kształtowanie siły tych partii mięśniowych jest niezwykle ważne ze względu na wykonywaną przez nich pozę arabesk. Elementy dzisiejszego treningu można potraktować prozdrowotnie, zatem polecam ich wykonanie każdemu, nie tylko tancerzom, bowiem ich nadrzędnym celem jest zdrowie kręgosłupa i wzmocnienie okalających go mięśni. By trening był efektywny, należy podczas wykonywania ćwiczeń współpracować ze swoim ciałem względem jego możliwości i ewentualnych ograniczeń. No to zaczynamy. W rozgrzewce zwróćcie szczególną uwagę na plecy, obręcz barkową, pośladki, biodra i mięśnie dwugłowołt. Warto wykonać też parę ćwiczeń angażujących mięśnie brzucha, ponieważ to one odpowiadają za stabilizację w dalszej części naszych ćwiczeń. Możecie wykorzystać znane Wam ćwiczenia, bądź skorzystać z tych, które prezentuję Wam od początku trwania filmiku. Rozgrzewka powinna trwać około 10 minut. Następnie przechodzimy do treningu właściwego, który podzieliłam na 3 części. Powodzenia! Pierwszą część treningu rozpoczynamy w leżeniu na plecach z ugiętymi nogami. Stopy trzymamy razem. Pierwszym ćwiczeniem są mostki biodrowe. W celu ich wykonania unosimy biodra możliwie jak najwyżej, każdorazowo napinając pośladki w momencie szczytowym. Stopy trzymamy razem, w związku z czym napinają nam się również wewnętrzne mięśnie ud. Wykonujemy od 5 do 10 powtórzeń w wolnym tempie, po czym ustawiamy tak zwane półpalce. Zatem ciężar ciała przenosimy na palce, pięty unosząc wysoko do góry. Schemat ćwiczenia jest taki sam jak przed chwilą. Zatem podnosimy biodra możliwie wysoko do góry, napinając pośladki i ściągając kolana ku sobie. Teraz unosimy prawą nogę i wykonujemy mostki biodrowe jednonóż. Po 5 powtórzeń na prawą i lewą nogę. Staramy się, aby ciężar ciała był skierowany na pięcie nogi opartej na ziemi. Noga skierowana ku górze jest wyprostowana, tak aby w niej również napięły się wszystkie nasze mięśnie. Kolejnym ćwiczeniem jest utrzymanie napięcia pośladków i mięśni wewnętrznych ud przez 10 sekund, naprzemiennie w moście biodrowym na całych stopach i na półpalcach. Zmieniamy położenie stóp 4 razy. Zatem łączny czas napięcia naszych mięśni wynosi 40 sekund. Staramy się, by nasze ciało tworzyło jedną linię, począwszy od kolan aż do barków. Jednakże nie napinamy szyi. Głowę i ramiona trzymamy luźno na podłodze. Ostatnim ćwiczeniem w tej części treningu jest plank na przedramionach tyłem, w którym unosimy biodra do góry. 5-krotnie, za każdym razem przytrzymując około 5 sekund. Drugą część treningu rozpoczynamy w leżeniu na brzuchu. Pierwszym ćwiczeniem jest jednoczesne unoszenie ramion oraz 2 prostych nóg do góry. Staramy się angażować plecy oraz pośladki. Powtarzamy ten ruch 10 razy, po czym przechodzimy do podporu na przedramionach. Ściągamy mocno łopatki, barki opuszczamy w dół. W tej pozycji ustawiamy ręce szeroko do boku, w tak zwaną drugą pozycję.
Z niej przenosimy ręce nad głowę do pozycji trzeciej, po czym opuszczamy głowę w dół. Trzecia, druga i dół. Ruch ten powtarzamy od 5 do 10 razy. W kolejnym ćwiczeniu opieramy ręce na przedramionach. Napinamy łopatki, opuszczamy barki w dół. Szyję wyciągamy możliwie wysoko do góry. Naprzemiennie unosimy proste nogi. Stopy mogą być w pozycji puent lub flex. Jeśli ta wersja była dla Was za łatwa, możecie unieść jedną z rąk do góry w trzecią pozycję. Pamiętajcie jednakże o tym, aby nie podnosić ramienia do góry. W celu rozpoczęcia kolejnego ćwiczenia przenosimy się na dłonie. Podobnie jak w poprzedniej pozycji pilnujemy, by nasze plecy były wyprostowane. Biodra staramy się przykleić do podłogi wedle możliwości. Naprzemiennie unosimy raz prawą, raz lewą nogę, dbając o to, by były one proste. Staramy się zatem oderwać udo od podłogi. Teraz ruch nóg zamieniamy na ruch dłoni, naprzemiennie unosząc je do góry. Ręce mogą przybrać formę trzeciej pozycji. Ważne jednak, by nie podnosić ramienia ręki pracującej. Wykonujemy od 4 do 8 powtórzeń. Najpierw na nogi, potem na ręce, a potem możemy spróbować połączyć nogi z rękoma. Zapewne czujecie, że Wasze mięśnie pleców są już mocno napięte, więc przed rozpoczęciem trzeciej części treningu nie zapomnijcie o ich rozciągnięciu. Ostatnią część rozpoczynamy w pozycji klęku podpartego. Pilnujemy, by nasze dłonie znajdowały się pod barkami, a brzuch był lekko wciągnięty, tak by nie dopuścić do zbytniego wygięcia pleców w odcinku lędźwiowym. W pierwszym ćwiczeniu wysuwamy prostą nogę do tyłu, po czym 10 razy w wolnym tempie unosimy ją do góry. Następnie kolano przyciągamy do klatki piersiowej i wydłużamy nogę w kierunku do tyłu. Za każdym razem napinamy pośladek, plecy trzymamy proste. Trzecie ćwiczenie to unoszenie zgiętej nogi do góry. Za każdym razem staramy się, by stopa szła w kierunku pionowym. W czwartym ćwiczeniu nogą zataczamy łuk, przypominający kształtem tęczę. Pilnujemy, by nasze ramiona cały czas były równo, zatem nie uginamy ani prawego, ani lewego łokcia. Nogę staramy krzyżować ją maksymalnie daleko za siebie. Pamiętamy o maksymalnym wyprostowaniu nogi. W piątym, ostatnim ćwiczeniu nogę prowadzimy drogą trapezu. U góry staramy się w miarę długo prowadzić poziomą linię, dzięki czemu przedłużamy maksymalny moment napięcia pleców. Każdy ruch nogą powtarzamy w wolnym tempie 5 razy. Wszystkie ćwiczenia powtarzamy na prawą i na lewą nogę. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening był dla Was przyjemny i efektywny, a także, że udało Wam się zaangażować mięśnie pleców, pośladków oraz ud. Zachęcam Was do tego, by poznane ćwiczenia wykonywać regularnie. A teraz nie zapomnijcie o właściwym rozciągnięciu. Pozdrawiam Was!